Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dobry wieczór. Baseny, boiska zewnętrzne, korty, a nawet stoki narciarskie. Rząd luzuje obostrzenia w zakresie sportu. Choć teoretycznie obiekty mogą być otwarte od piątku, to pojawia się pytanie, czy wszyscy zdążą, czy na przykład baseny zdążą się otworzyć jeszcze w tym tygodniu. Jak w praktyce będzie od najbliższego weekendu wyglądał sport w Poznaniu? O tym porozmawiam dziś z gościem wieczoru WTK. Jest nim Filip Borowiak, rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór, witam serdecznie. W zeszłym tygodniu już pojawiały się pierwsze przecieki, że prawdopodobnie hotele zostaną otwarte, oczywiście w reżimie sanitarnym. No ale o sporcie się nie mówiło głośno. Wobec tego, czy Was zaskoczyła ta decyzja o częściowym otwarciu sportu, czy może byliście na to przygotowani w każdej chwili? Rzeczywiście troszeczkę nas informacja o tym, że w pierwszej kolejności będą odmrażane między innymi baseny, trochę zaskoczyła, ale nie na tyle, żebyśmy nie byli gotowi na to, by 12 lutego te obiekty udostępnić, otworzyć. W tych zapowiedziach rządu jest trochę jeszcze niewiadomych. Na dobrą sprawę nie ma rozporządzenia i tak naprawdę nie wiemy, na jakich zasadach będziemy mogli te baseny otworzyć, jakie te obostrzenia czy też ograniczenia zostaną wprowadzone. Przypomnę, że przed tym ostatnim lockdownem, ostatnim zawieszeniem działalności sportowej w Poznaniu baseny funkcjonowały w ten sposób, że nie były otwarte dla wszystkich, a jedynie dla tych poznaniaków, którzy korzystali z pływalni w sposób zorganizowany, a więc na naszych, między innymi na zajęciach organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ale też przez innych organizatorów zajęć. Mhm. Czyli w ogóle zwrot o 180 stopni przed nami. Właśnie wszyscy mówili, że naturalne być może teraz jest to, żeby otworzyć lodowiska, ale może niekoniecznie baseny, chociażby ze względu na pogodę. Jak wobec tego wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lodowiska? Bo rozumiem, że lodowisko na Malcie się nie otwiera, ono już kończy sezon, właściwie skończyło jakiś czas temu. Tak, o tym, że lodowisko nad Maltą zakończyło sezon już jakiś czas temu, w połowie stycznia poinformowaliśmy poznaniaków. Działa cały czas lodowisko Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka, ale ten obiekt w tej chwili jest dostępny wyłącznie dla sportowców, którzy są uprawnieni do tego, by korzystać z tego obiektu, a więc dla klubów sportowych, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym oraz dla tych podmiotów, które biorą udział w ligach zawodowych, a oczywiście na lodowisku Chwiałka w tej chwili trwają rozgrywki ligi hokeja na lodzie, a więc te rzeczy mogą się tam odbywać. Takie ślizgawki dla publiczności, które się odbywały na Chwiałce, no w tej chwili nie są dozwolone. Czyli tylko zawodowcy. A wracając do tych basenów, mówił Pan o tym, że właściwie nie do końca jeszcze niewiele wiecie, bo rozumiem, że teraz cały czas można zgłosić jakieś swoje uwagi do rozporządzenia, o tym mówi ministerstwo. Czy jakieś Państwo zgłaszaliście, czy może wskazujecie, gdzie brakuje konkretnych rozwiązań w tym projekcie? Zarządcy basenów, zarządcy obiektów sportowych są w stałym kontakcie i takie przedstawicielstwo czy też środowisko wysuwa uwagi, zgłasza uwagi do rządu. No w tej chwili nie wiadomo, czy te nasze wątpliwości wynikające z tych wstępnych zapowiedzi zostaną rozwiązane w tym akcie prawnym. Na dobrą sprawę nie wiemy, czy będziemy mogli 12 lutego wpuścić wszystkich, czy też te osoby, które będą chciały korzystać z basenów w sposób zorganizowany, a więc podczas jakiejkolwiek formy zajęć na basenie. Mhm, czyli raz, że liczba osób ograniczona, no pytanie też pewnie o szatnie, bo to też jest miejsce, gdzie styka się bardzo wiele ludzi. Czyli jak rozumiem, nie, pod znakiem zapytania jest jeszcze otwarcie tych basenów 12 lutego, jeżeli na przykład dopiero za dwa dni pojawiłyby się konkretne rozwiązania już pewne. To znaczy z naszej strony będziemy gotowi do tego, żeby baseny poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, a więc w tej chwili trzy baseny,
basen Rataje, basen Atlantis na osiedlu Stefana Batorego i Chwiałka, żeby te trzy obiekty otworzyć. Natomiast nie wiemy dla kogo tak naprawdę otworzymy te baseny. Czy dla wszystkich, czy tylko dla uczestników zajęć, czy dla jeszcze inaczej określonych grup przez rozporządzenie. To będziemy wiedzieć w momencie, kiedy rozporządzenie się ukaże, ale mogę zapewnić, że nasze obiekty będą gotowe na to, żeby działać 12 lutego w takim zakresie, jakim pozwolą na to przepisy. Dopytam wobec tego o aktywność na świeżym powietrzu, na zewnątrz. No w taką pogodę to zapewne niewiele osób będzie chciało mimo wszystko skorzystać z boiska zewnętrznego, czy może kortu tenisowego, ale jeżeli pojawią się takie osoby, to rozumiem, że będziecie musieli Państwo odśnieżyć całą infrastrukturę i ją odpowiednio też przygotować. Tak, no też niestety czekamy na szczegółowe regulacje, które będą zawarte w rozporządzeniu, bo ten projekt, który widzieliśmy, też mówi o tym, że te obiekty na otwartym powietrzu również będą udostępniane dla jakichś form zorganizowanego uprawiania sportu, a więc dla zajęć sportowych, dla współzawodnictwa czy dla jakichś zawodów sportowych. Więc czekamy tak na dobrą sprawę na to rozporządzenie. Mowa jest w nim o kortach. Być może będą to korty zadaszone, nie tylko te korty na wolnym powietrzu. To byłaby dobra wiadomość dla wszystkich fanów tenisa. Ale no, w tej chwili cały czas, tak jak mówię i powtarzam to, że czekamy na treść rozporządzenia. Czyli rozumiem, że jeszcze nie ma decyzji, czy w Poznaniu te korty pod tak zwanymi balonami, czy one będą mogły być otwarte. Natomiast na koniec chciałam Pana jeszcze dopytać, jak dużym kosztem w ogóle dla POSIR-u był ten dotychczasowy lockdown? No, koszty są duże. Każdy z obiektów, które były w tej chwili ponad miesiąc zamknięte, oczywiście nie przynosiły dochodu lub przynosiły ten dochód znacznie zmniejszony. Tam, gdzie można było, minimalizowaliśmy straty, przyjmowaliśmy między innymi tych sportowców, którzy mogli zgodnie z przepisami korzystać z naszych obiektów. Tam, gdzie to nie było możliwe, staraliśmy się, tak jak w przypadku lodowiska Malta, zamknąć te obiekty albo też wprowadzić pewien rodzaj hibernacji na tych basenach, które były nieczynne po to, by koszty minimalizować. Oczywiście ja nie mogę w tej chwili podać konkretnej kwoty, kwoty straty, która wynika z tego ponad miesiąca lockdownu. No ale oczywiście to są spore koszty i czekamy z niecierpliwością na to, kiedy będziemy mogli działać w większym zakresie, by rzeczywiście tych finansowych skutków nie odczuwać. Gdzie będzie można znaleźć informacje wobec tego, kiedy, w jakiej formie, w jakim reżimie sanitarnym będą miejskie obiekty sportowe otwarte? Jak tylko ukaże się rozporządzenie i poddamy je analizie i stwierdzimy, które z tych działalności zgodnie z tym rozporządzeniem możemy uruchomić, to wówczas opublikujemy taką informację dla wszystkich naszych użytkowników na stronie internetowej posir.poznan.pl. Ja myślę, że również ta informacja znajdzie się na stronie internetowej miasta Poznania, poznan.pl. No i zachęcam również do śledzenia mediów społecznościowych poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, naszego Facebooka, bo tam również takie informacje się pojawią. Pan premier podczas konferencji prasowej kilkukrotnie podkreślał, że to jest takie trochę otwarcie na próbę, na 2 tygodnie, a potem weryfikacja tego, czy coś się zmieniło w sytuacji epidemicznej kraju. Wiele sieci kinowych już powiedziało, my się nie otwieramy, bo po prostu nie damy rady tego zorganizować. Natomiast rozumiem, że jeśli chodzi o POSIR, to Państwo jakby wykluczacie ten scenariusz. Raczej wszystko tutaj będzie otwarte zgodnie z rozporządzeniem. Tam, gdzie taka możliwość będzie, będziemy się starali obiekty uruchamiać.
Sport, ruch, aktywność to jest ważny aspekt przyczyniający się do dobrych warunków życia, do poprawy kondycji. Nie wyobrażamy sobie, żeby poznaniacy nie mogli po prostu przy możliwości, którą daje rozporządzenie, nie mogli korzystać z obiektów sportowych w Poznaniu. Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, był moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Za moment wracamy. Do zobaczenia.